Cześć, nazywam się Beata Śniechowska i pokażę Wam, jak zrobić idealny sernik z białą czekoladą na korzennym spodzie. Zacznę od przygotowania kruchego spodu. Wykorzystam tutaj zmiksowane ciasteczka. Spód jest gotowy, teraz przygotowuję masę sernikową. Rozpuszczoną białą czekoladę ze śmietanką odkładam i poczekam, aż ostygnie. A w tym czasie dodam jeszcze tutaj cukier, puder oraz mąkę ziemniaczaną. Teraz wszystko muszę wymieszać do połączenia się składników. Nie mogę mieszać zbyt długo, żeby nie napowietrzyć za mocno sernika, który może później opaść w trakcie pieczenia. Taką gładką, aksamitną masę serową wylewam na ciasteczkowy spód. Tak przygotowany sernik wkładam teraz na około 40 minut do piekarnika, który jest nagrzany do 160 stopni. Pamiętajcie, żeby nie włączać termoobiegu. Później, jak sernik się już upiecze, uchylę drzwiczki z piekarnika, pozwolę mu osiągnąć temperaturę pokojową, a następnie schłodzę go w lodówce przez około 12 godzin. Oto przepis na idealny sernik, który zawsze się udaje. A jaki jest Wasz ulubiony sernik? Koniecznie dajcie znać w komentarzach.